Opieka nad oświatą jest jednym z głównych zadań samorządów lokalnych. Oświata dla każdego samorządu to ogromne obciążenie dla budżetu, ale nic nie daje więcej satysfakcji jak dobrze wykształcony uczeń odnoszący liczne sukcesy. Jest to największe zadanie własne gminy, jest zadaniem z jednej strony i kosztownym i trudnym do zorganizowania, ale najważniejszym ze względu na to, że kształcimy nowe pokolenie, a wszyscy wiemy, jak takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Na terenie gminy Ostróda funkcjonuje wiele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Powoli każda z placówek ma swojego patrona i sztandar szkoły. Przyjęliśmy parę lat temu taką zasadę, aby w gimnazjach było to niemalże obowiązkowe. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, pozostawiamy taką wolną rękę w tym zakresie. Musi to być mimo wszystko naturalne, wyrazem poczucia odpowiedzialności społeczności szkolnej i społeczeństwa, które funduje ten sztandar. W Lipowie na terenie gminy Ostróda funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. 27 kwietnia w gimnazjum odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Tak, jest to ogromne przeżycie i osobiste dla mnie, ale także dla całej społeczności szkolnej i lokalnej i myślę, że i tutaj dla władz samorządowych. W Polsce wiele szkół nosi już imię papieża Polaka. To uczniowie sami dokonali wyboru swojego patrona. Spośród 4 kandydatów ponad 95% uczniów wybrało na opiekuna szkoły błogosławionego Jana Pawła II. To była osoba ważna, ktoś godny zaszczytu i poszanowania. To dla mnie wzór do naśladowania i to jest coś szczególnego dla nas wszystkich. Był bardzo dobrym człowiekiem, że zawsze pomagał ludziom potrzebującym, że zawsze wyciągał pomocną dłoń i że jest dla nas przykładem, że powinniśmy postępować tak, jak on postępował. Jan Paweł II zawsze był otwarty nie tylko, prawda, na wszystkich ludzi, ale w szczególności ukochał sobie dzieci i młodzież. I myślę, że młodzież nasza będzie kultywowała te wszystkie dobre, prawda, strony Jana Pawła II, chociaż on i tak miał wszystkie dobre i po prostu pozostanie w naszej takiej długiej pamięci i myślę, że zostanie naszym patronem na dobre i na złe. Na szkolnym korytarzu odsłonięto tablicę upamiętniającą moment nadania szkole imienia Jana Pawła II, a przed budynkiem placówki posadzono drzewa mające przypominać o tej uroczystości.